Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie o budowaniu własnych mediów, własnych kanałów dotarcia do klientów oraz redystrybucji treści, jak robić to mądrze, szybko, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, za pomocą też sztucznej inteligencji AI. Więc tak, pierwszy wątek, który jest dla mnie bardzo istotny i jest coś takiego, że jest wielu autorów, którzy występują na konferencjach, mają jakieś takie piki popularności, które się później na nic nie przekładają, bo długoterminowo nie buduje to społeczności wokół nich, tak? Mają pik, występują na konferencji, później przez pół roku ich nigdzie nie ma, albo wykupią gdzieś wywiad w jakimś kanale popularnym, a następnie znowu znikają i słuch o nich zaginął. I tego typu działania Według mnie one są bardzo krótkowzroczne i dużo droższe niż budowanie własnych mediów. Bo tak naprawdę to, że ty wydasz kilkadziesiąt tysięcy na jakieś odcinki sponsorowane na YouTube w topowych kanałach, nie zbuduje ci długofalowo autorytetu. To będzie raczej działanie krótkoterminowe, a dodatkowo często możesz osiągnąć dużo lepsze rezultaty zasięgowe wrzucając te pieniądze w Google Asy, a mimo wszystko targetując się na tych twórców, u których chciałbyś wystąpić, zamiast spakować, nie wiem, 40 koła w wywiady, możesz 40 koła władować w Google Asy i uzyskać lepszy rezultat. Więc trzeba myśleć log logistycznie, zastanowić się, co będzie dla Twojej firmy korzystniejsze. Możesz ten budżet w jakiś sposób mądry podzielić i tak dalej, i tak dalej. I teraz yy, dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli ty budujesz długofalowo <laughs> społeczność, bazy mailowe, kanały YouTube, cokolwiek co buduje, co nabiera tego efektu kuli śnieżnej, tak jak tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, to później będziesz w stanie przeforsować każdą nową ideę, każdy pomysł, każdą, każdy projekt, który sobie wymyślisz, będziesz w łatwy sposób potrafił, potrafiła sprzedać, bo już masz swoje własne media. Nie mając tych własnych mediów, cały czas będziesz musia, musieć polegać na finansowaniu tego, czy to w adsach, czy to w jakichś właśnie występach sponsorowanych, więc... Często firmy, które już fajnie sobie działają, fajnie zarabiają, właśnie próbują sobie kupić ten ruch i nadrobić tą ciężką pracę przy tworzeniu kontentu krótkoterminowymi zastrzykami. Nie. Te występy gościnne powinny napędzać ruch na twoje własne media. I być taką górą lejka marketingowego. Gdzie. Przekierowywujesz ruch z tych właśnie kanałów do siebie, ściągasz ten ruch, generujesz ruch u tych widzów, tak? Więc dla mnie bardzo istotne jest, żebyś ty, drogi widzu, zaczął regularnie pielęgnować, budować swoje kanały dotarcia. Nie musisz być od razu wszędzie, ale zacznij budować sobie ruch wokół swojego nazwiska. Bo występy gościnne to tak jak mówię, to są chwilowe zastrzyki popularności, ale jeżeli tych ludzi nigdzie nie przekierujesz, bo nie masz gdzie, bo nie masz swoich zasobów, to ten ruch się szybko rozmyje po paru tygodniach. Nikt nie będzie pamiętał, że gdzieś występowałeś. I teraz tak. Drugi wątek, o którym bym e, chciał powiedzieć, to e, 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 proces redystrybucji. W kontencie osoby doświadczone są w stanie zbudować dużo więcej niż osoba początkująca. Przede wszystkim wyrzuć perfekcjonizm. Nie możesz być perfekcjonistą, bo jako, tworzenie jakościowych treści wynika z doświadczenia. Ty nie będziesz nigdy świetnym wymiataczem przed kamerą, jeżeli nie nagrasz kilkuset odcinków albo kilku nawet tysięcy. Więc Twoim zadaniem jest wejść w ten proces i zacząć się uczyć występowania, przekazywania wiedzy, e, być może jakiegoś montażu lub delegowania montażu, ale musisz ten proces przejść. I mądra redystrybucja treści zwielokrotni twoje wyniki, bo tak naprawdę powstają już powoli aplikacje, które automatyzują tworzenie rolek, tiktoków. Powstają aplikacje, dzisiaj widziałam apkę, która. Konwertuje Twój film na YouTube, na blogach, na WordPressie, że po prostu Twoje filmy zamieniają się w artykuły. Są aplikacje AI do pozycjonowania SEO. I jeżeli to, to wszystko, ten zestaw tuli połączysz, jesteś na bieżąco, śledzisz to, to jesteś w stanie w krótkim czasie pobudować. Fajne kanały dotarcia, do których byś mm, pracą taką murówczą, pojedynczą, manualną nie udałoby ci się to osiągnąć, żeby być wszędzie, ale automatycznie, jeżeli działasz automatycznie z narzędziami, z wiedzą, jak to robić, jesteś pionierem w tym obrębie kontentu, rozumiesz, jak występować, jakich aplikacji użyć, jak powinny przebiegać te procesy redystrybucji wtedy jesteś w stanie osiągać bardzo dużo sto, stosunkowo niewielkim nakładem budżetowym bo pamiętajmy że za content marketing też płacimy on nie jest za darmo bo wymaga czasu zaangażowania często kilku osób u mnie pracuje nad moim nazwiskiem cztery osoby ale dzięki AI dzięki technologii która się bardzo szybko rozwija ja wierzę że w przyszłości będę w stanie robić to wszystko sam po prostu klikając dwa przyciski w narzędziach i ta redystrybucja będzie się działa. I dlatego trzymaj rękę na pulsie. Korzystaj z nowoczesnych aplikacji i technologii. Pracuj w oparciu o najlepsze naj, najnowsze narzędzia. Nie bój się płacić za te narzędzia. Jeżeli coś ma ci ułatwić pracę, oszczędzić czas, to ty sobie policz ile kosztuje twoja godzinówka i zastanów się czy warto po prostu zainwestować? Okazuje się, że zapłacisz za aplikację 30 zł miesięcznie. Ona oszczędzi Ci wiele godzin w miesiącu, gdzie Twoja godzina może być wielokrotnie więcej warta. Dlatego bardzo zachęcam Cię do korzystania z dobrych rozwiązań sasowych, tak, gdzie całym procesem technicznym zajmuje się support na zapleczu. Jeżeli mówimy tutaj o AI, bardzo trzeba mieć rękę na pulsie, bo zawsze ci, którzy będą pierwsi w wyścigu, wezmą dla siebie jak największy kawałek tortu. Wiadomo, że jeżeli mówisz o rzeczach merytorycznych, o rzeczach technicznych, skomplikowanych dla większości ludzi, to ty nigdy nie będziesz cieszył się ogromną popularnością, ale jesteś w stanie nadrabiać nadrabiać, wykonując, wrzucając do neta większą ilość porcji kontentu. A tą większą ilość porcji uzyskasz dzięki tulom, dzięki narzędziom. E, dzisiaj te rolki muszę wdelegować montaż, ale w, w przyszłości będzie to robiła oczywiście aplikacja. E, więc przemyśl, przemyśl sobie tymi kategoriami, że. E, żeby po prostu trzymać rękę na pulsie i stopniowo stopniowo pojawiać się w różnych mediach. Zacznij od jednego dominującego. Ja tutaj polecam oczywiście YouTube'a. Znacie mnie, ale na następnie nie wiem, bloga buduj, buduj sobie taką widoczność stałą, żeby ten ruch ci coraz to się zwiększał, żeby więcej ludzi docierało do twoich mediów, bo tak naprawdę Postowanie w mediach, które nie, nie budują ci tego zasięgu długofalowo, jest pewnego rodzaju stratą czasu, bo to jest te, te praca jak w fabryce, że przychodzisz i masz efekt tylko jak pracujesz. A o to chodzi w tej redystrybucji, w tym budowaniu marki, że im dalej jesteś w procesie, tym masz lepsze efekty. Dzisiaj ja sobie wrzucę jedną storkę i mam sprzedaż. Dzisiaj wyślę jeden newsletter i mam sprzedaż. Nagram jakiś film na YouTube i mam z tego sprzedaż. Cały czas coś sprzedaję, ale ja bazuję na swoich mediach, jestem niezależny, jestem w stanie odpalać projekt każdego dnia nowy. A część ludzi mi po prostu zaufa, bo ogląda mnie od dawna, śledzi mnie od dawna, więc tak to mniej więcej wygląda. Przestrzegam cię, żeby, żeby nie iść do cudzych mediów. Na, w momencie, kiedy nie masz jeszcze zbudowanego lejka sprzedażowego, gdzie możesz ten ruch ludzi przekierować, jeżeli tych ludzi mądrze przekierujesz, to yy, jesteś w stanie bardzo szybko uzyskać zwrot z inwestycji, bo pokierujesz ruchem w danym miejsce, ludzie kupują produkty, trafią na Twoją listę mailingową itd. Tak Czyli jesteś w stanie uzyskać przewagę, wyciągnąć maksimum z tej obecności w cudzym medium. Jeżeli występujesz na konferencjach i tak dalej, to super, ale przekieruj ten ruch do siebie. Jak to zrobić skutecznie bramką mailową? Najprościej: pozyskać maila, a następnie kontynuować tą relację już internetowo. Także e ja nie przeczę, że występowanie w cudzych mediach nie jest fajne, buduje ci PR i tak To jest wszystko spoko, ale zawsze ten główny nacisk kieruj na swoje media i na mądrą redystrybucję tych treści, żeby pojawiać się w dużej ilości miejsc, stosunkowo nie poświęcając aż tak dużo czasu. Jeżeli to, co ja mówię, Cię interesuje, napisz komentarz. Jak masz potrzebę. Zadzwoń do mnie 602727263, 02727263, Porozmawiajmy o marketingu dla Twojej firmy. Pozdrawiam serdecznie. Tomasz Guzik. Cześć.